Nareszcie, dość już tego spania. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja. Przeklęci gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hamewa. Hej ty, nie powinno nas tu być ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Zamknąć mordy! A jemu co się stało? To Ulfric Gromowładny. Prawdziwy najwyższy król Skyrim. Ulfric, jarl wichrowego tronu. Jesteś przywódcą buntu. Ale skoro cię złapali... O bogowie, dokąd oni nas zabierają? Nie wiem, dokąd zbierzamy, ale Sovngarde czeka. Nie, to niemożliwe. To jest niemożliwe! Z której wiochy cię przywiało, koniu kralie? A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być to. Rolikstedt. Ja pochodzę z Rolikstedt. Panie generale, kat już czeka na skazańców. Dobrze, miejmy to już za sobą. Szor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosz. Bóstwa, proszę, pomóżcie mi. Patrzcie, generał Tullius, zarządca wojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Przeklęte elfy. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. A Helgen. Kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat. Wygląda tak, jak je zapamiętałem. Zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Cicho. Chcę pooglądać żołnierzy. Do środka. Już. Tak, tato. Dlaczego się zatrzymujemy? Jak myślisz? Koniec trasy. Chodźmy. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami! Przyjmij się z godnością, złodzieju! Musisz im powiedzieć! Nie braliśmy w tym udziału! To pomyłka! Słyszycie swoje imię. Po kolei. Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy. Ulfric Gromowładny. Jarl Wichrowego Tronu. To był dla mnie zaszczyt, jarlu Ulfriku. Ralof z Rzecznej Puszczy. Lokir z Rorikstedt. Nie, nie jestem buntownikiem! Nie możesz tego zrobić! Stój! Nie zabijesz mnie! Łucznicy! Jeszcze ktoś myśli o ucieczce? Zaraz. Dostał w stopę. Ej, ty, podejdź tu. Kim jesteś? Właśnie, kim jestem? Hej, cześć, witajcie w kolejnym, Boże, jeszcze nie kolejnym, w pierwszym odcinku z serii Skyrim, te The Elder Scrolls, część 5 Skyrim. Nową serię zacząłem dlatego, że właśnie z powodu tej zepsutej stacji dysków, która niestety nie działa, są zawieszone czasowo dwie serie z Borderlands i z Gwiezdnych Wojen. Ja to postaram się jak najszybciej załatwić w tym tygodniu, myślę, że dam radę. Zresztą nie, jakby nie było, nie miałem okazji, gdyż... Rodzice wyjechali, ja nie mogłem za bardzo dostarczyć komputera do weekend naprawy, ale teraz już nie będzie z tym problemu. Także cóż, The Elder Scrolls kolejny po Oblivionie, Skyrim. Ja Skyrim mam już od jakichś dwóch tygodni, trochę grałem i stwierdziłem, że gra jest niesamowita. Ja planowałem już tak naprawdę od początku. Kiedy zacząłem grać w Oblivionie, wiedziałem, że będę grał Skyrima i tylko czekałem na okazję, kiedy będę miał tego Skyrima i kiedy zacznę nagrywać. I do tego właśnie to, co grałem, to jakby już jest za mną, a stwierdziłem, że zatrzymam się i nie chcę sobie robić spoilerów na czas nagrania.
Dlatego je zostaliśmy właśnie przy tym, co jest teraz. I zaczynamy nową grę ze Skyrima. Nie wezmę Argonianina, jak w poprzedniej części, gdyż Argonianie wyglądają niesamowicie. Tak właśnie patrzę, że on naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie. Taki bardzo krokodylowaty. Nie chcę Bretona, cesarskiego też raczej nie wezmę. Ja tak jak sobie gram, to gram Redguardem. To są wojownicy. Ork. Dobra. Nordowie. Khajiit. Breton. Zastanawiam się nad tym Bretonem, ale to jest mag. Ale tak trochę nie bardzo chcę tego maga. O, to jest dobra. Wydaje mi się, że jest dobra ta, dobra rasa, bo to jest i magia, i walka. Co chcę jakby rozwijać, dlatego weźmy sobie właśnie jego. Enter, przejście, nie wiem. Nie, anuluj jeszcze, nie. Tak, chcę za cesarskiego. O dobra, okej. Okay. Jesteśmy przy ciele, dobra. Płeć oczywiście mężczyzna, wygląd domyślny. Nie. O, ten wygląda lepiej, ale to wygląda jak jakiś pedofil. Tak, okej, okay, chcę. Jaki jest jeszcze wygląd domyślny? Inny. Nie. Żaden z nich mi się nie podoba. Weźmy sobie hardkorowego koksa. Natomiast tak, tu będziemy na pewno zmieniać, bo to w ogóle nie ma opcji, żebym ja tego nie zmienił. Cera. Jaka jest jeszcze? Nie, ja, może być taka fajna, właśnie taka ciemna. Pył. Dost. Weźmy sobie to. Kolor pyłu. Taki jest dobry, blizny. Tutaj było jak... O, ta całkiem spoko, ta... O, weźmy sobie tą drapniętą. Barwy wojenne. O, ta jest spoko, kolor. Czerwone. Ewentualnie... Zielonych, nie... Złote, białe. Nie, weźmy sobie czerwone. Wygląda tak w sumie najlepiej. O, czerwone. Te też wyglądają całkiem spoko. Te też. Te, ręka Sarumana to... To tylko biała, tylko że ręka Sarumana wygląda trochę inaczej. Trupia czaszka. To. To jest całkiem spoko. To... Boże, będę wybierał postać przez dzisiejszy odcinek. Nie, to wygląda tak jakbyś księżniczkowo-diademowo. To też wygląda trochę słabo, ale to wygląda znacznie lepiej. No i tak będę miał brodę, więc nie chcę jakby czegoś takiego. Także chyba zostaniemy przy tym skosie. Dobra, twarz. Kształt nosa. Wysokość nosa. O Boże, nie. Długość nosa, szerokość szczęki. Szczęka może być wielka. Nie, wygląda z wielki teraz spasiony człowiek. Ja wale, będę po prostu cały odcinek wybierał postać. O nie! Wygląda jak bulldog. Wygląda jak ludzki bulldog. Weźmy tak po środku. Kolor policzków. Zmarszczki. Kolor dolnej części policzków. Jezus Maria. Kolor nosa. Tak, oczywiście. Siniały. Nie, taki jest dobry. O, taki. Kolor podbródka. Może być taki ciemny. Kolor szyi, kolor czoła. Ja wale! Tu można wybrać jedną cerę, a potem ją całkowicie zmienić. Boże, jakie te oczy są strasznie zmęczone. Kurde, one są za duże. Rozstaw oczy. O Boże! Będą jak zostawię sobie ci takie. No trochę spadły FPS-y, ale ogólnie jest dobrze.
Tutaj nie wiem, co się zmienia. Coś tam. Aha, dobra. Mogą być oczy tak mówiąc na środku. Rozstaw oczy. Nie chcę, żeby był rozjechany, nie chcę, żeby był zjechany, bo wygląda jak derby był w przypadkach. Ale tak może być. Kolor oczu. Nie bielmo. O, tak wygląda niesamowicie, wyglądają jakiś demon. Te są fajne, takie wiedźmińskie. O, wyglądają dobrze, wyglądają. Te oczy są dobre. Te są straszne. Ale te były dobre, o. Brwi. Rodzaj brwi. Nie chcę bez brwi. Nie chcę też mieć jakichś wielkich krzaków na czole. Wysokość brwi. O, wygląda całkiem spoko. To jest jeden... Rozstaw brwi. Nie. Nie chcę, żebyś miał tak rozjechaną twarz. Usta. Ja walę. Dobra, długoś podbródka. Kolor ust, oczywiście. Kolorowe usta, różowe, czerwone i w ogóle jakiekolwiek tylko można. Zarost. Nie wąsy, bro. Kolor włosów. Może być taki. Czy mogę cię jakoś obrócić? Mogę cię obrócić tylko głowę. O, to były spoko. Nie chcę, żeby była jakakolwiek łysina. U Redguardów były dready i to było spoko. U ciebie to jest całkiem fajne. Dobra. Można mu w jakikolwiek sposób zmienić ten. Usta, oczy, twarz. Gdzieś tu powinien być zarost. Zrobiłem chyba wszystko. Głowa, nie. Twarz, oczy, brwi, usta, włosy. No tutaj musi coś takiego być. No i jest zarost, dobrze. Czemu on jest taki straszny? Boże, boko brody, nie, wygląda jak Wolverine. No ale tak wygląda już lepiej. O, ta jest dobrze. I takie czarne włosy. Albo takie białe. O! Wygląda mi po prostu jak Wiedźmin na starość. Zajebiste. Teraz można mu dać jakieś wiedźmińskie imię. Tylko jakie? Może być Vesemiro. O Jezu, przecież ja tego nie robiłem. Nie chcę tych. Vesemiro. Dajmy imię Vesemir. Jesteś daleko od cesarskiego miasta. Co robisz w Skyrim? Kapitanie, co z tym? Nie ma go na liście. Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. Wedle rozkazu, kapitanie. Nie mogę się jeszcze poruszać. Twoje szczątki zostaną odwiezione do Syrodil. Sardyl. Za kapitanem, więźniu. Dobra, ja chwilowo jeszcze nic nie robię, to jest tylko filmik. Ja tak naprawdę nie mam żadnej kontroli nad swoją postacią. Fajny miecz. Ulfriku Gromowładny. Niektórzy w Helgen mają cię za bohatera. Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla i uzurpować sobie prawo do tronu. Rozpętałeś wojnę. Pogrążyłeś Skyrim w chaosie. A teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. O tak, zaraz zobaczcie, co się stanie, chociaż pewnie większość z was już się domyśla, co się będzie działo. Kontynuujcie. Tak, generale Tulliusie. Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Zaraz się pewnie domyślcie, co tutaj się stanie. Duszę Eteriusowi. Niech spłynie na was błogosławieństwo. Będę twoją pierwszą ofiarą! To wy jest, jak sobie życzysz. No dalej! Nie będę tu czekać cały dzień! Sovngarde woła! Domyślacie się pewnie, za czym się rozglądam. Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą, cesarscy. Możecie powiedzieć o sobie to samo?
Tak. Domyślcie, co się stało. Tu jest jego głowa. Nie robiłem tego specjalnie. Żeby zrobić jakąś cenzurę. Tylko rozglądam się za... Ustraszony. Aż do śmierci. No dobrze. Bierzemy następnego więźnia. Proszę bardzo, znowu. Słyszysz? Wiecie, co to jest. Następny więzień. Bardzo dobrze wiecie, co to jest. I ja też bardzo dobrze wiem, co to jest. Nie tylko dlatego, że już grałem, tylko po prostu to jest Skyrim. A co jest Skyrim? Proszę bardzo. Wartownicy, co widzicie? Kurwa smoka! Ja jebę. Głos. No i dopiero teraz możemy grać. Dobra, chyba nie tędy. Chyba na tej wieży siedzi smok. Tamtędy! Go. Idę! Ostrożnie! Jarlu Ulfrichów, cóż to? Czyżby legendy okazały się prawdą? Legendy nie palą wiosy. Dobry dźwięk. Dobry ma głos, to trzeba przyznać, że dobry jest dubbing. Musimy się ruszyć natychmiast! Przez wieżę! Dalej! Dobra, okej. Tędy! Pośpiesz się! Dwoje by nie żyli. Musimy oczyścić! O, ja walę. No to sorry, chłopie. Nie mogę cię wyszukać, no co? A, bo mam związane ręce. Zobacz, czy tędy da się wyjść. To długi skok, ale powinno ci się udać. Trzymaj się! Hopsa! Hopsa i się zraniłem. Dobra, tam smok po prostu rozpierdziela. Hamik, chodź do mnie, szybko! Yo. Dzielny chłopiec, świetnie ci idzie! Poroz! Po bokowie! Wszyscy cofnij się! Wciąż żyjesz? Jeśli nie chcesz zginąć, trzymaj się blisko mnie! Gunnar! Zajmij się chłopcem! Może ja chciałem... Muszę znaleźć generała Tulliusa i pomóc w obronie! Niech bogowie mają cię w opiece! Chodź, Boże! Trzymaj się muru! Aj! Szybko! Za mną! No toś przecież idę! O Jezu! Dobra, już jestem z powrotem po telefonie. Dobra. Tak. Zadania. Znajdź drogę do ogrodu. Zostaliśmy tylko my! Trzymaj się blisko! Padaj, cholera, padaj! Możemy to coś zabić! Ralofie! Ty przeklęty zdrajco! Zejdź mi z drogi! Nie da się tego zabić! Uciekamy, Hadbarze! Tym razem nas nie zatrzymasz! Dobrze! Mam nadzieję, że ten smok zabierze nas wszystkich do swojego gardu! Hej, ty! Szybko do grodu! Za mną, więźniu! Idziemy! Tędy! Dobra, okej, czyli wybraliśmy teraz gromowładnych. Ostatnio grałem tu w bram cesarskich, ale teraz wybrałem gromowładnych. Jakby nie ma to związku żadnego fabularnego, tylko po prostu chodzi o to, że stwierdziłem, że skoro i tak jakby byłem cesarskim. Spotkamy się w Sovngardzie, prawda? Jestem tretonym przez cesarskich, no to wartałoby się trochę z nich jakby... Chyba tylko nam się udało. Przeciwko im się zwrócić, nie więc... Nie powinniśmy narzekać. Bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozmowni.
Czekaj. Może uda mi się to z ciebie ściągnąć. Dobra, ja tu podejdę do ciebie. Działaj, chłopie, działaj. Masz. Możesz wziąć sprzęt Gunjara. Nie będzie mu już potrzebny. Ale będę pił. Ale... Gunjar nie wróci z zaświatów. Weź jego pancerz i resztę. Gunjar. Dobra. Zabrałem wszystko. Ojejku. Dobra. Ulubione. Jeszcze do tego co założę. Ja i strój. Zagładaj w tym momencie... stroje i machnij parę razy toporem. Poszukam jakiegoś wyjścia. Musimy ruszyć, zanim smok zniszczy warownię. Tędy nie wyjdzie. A, tu zamknięty. Sprawdźmy tamtą bramę. Przecież nigdzie nic nie ma, także okej. Okay. Z naszej strony nie można tego otworzyć. O, idą co? Dalej, żołnierzu! Cesarscy! Kryć się! Otwórz tę bramę. Dobra. Tak naprawdę kolejny Elder Scrolls, z którym zaczynamy będąc więźniem. Nie damy się wziąć! I finisher! Witamy w Skyrim. Dobra, ciekowana cesarska. Raz, że jest lepsza, dwa, że jest droga. Cesarski miecz. Sztylet. Będzie można... Nie można walczyć na dwie bronie. Klucz. Cesarska zbroja. Jest dobra. Hełm. Łololol. Dobra. Przedmioty. Broń. Teraz tak. Cesarski miecz. Ten ma obrażenia 9. Ten ma obrażenia 9. To weźmy miecz. Dobra, okej, okay. Możemy mieć dwa miecze w sumie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No teraz przebierzmy się w lepszą zbrojkę. Boże, on ma te miecze... On te miecze ma skrzyżowane, to jest w ogóle strasznie dziwne. Dobra, może nie od razu oficera, chociaż w sumie. Chociaż w sumie to i tak nie ma żadnego znaczenia, a... Mi zostało gotowe. Wynośmy się stąd, zanim smok zwali nam na głowę całą wieżę. Dobra, wyjdziemy z tego miasta i to będzie koniec odcinka, tak mi się wydaje. Oj. Dobra, okej, mamy jedno przejście zamknięte, trzeba będzie iść tędy. I to pewnie nas wrzuci przeciwko... Gromowładnik! Zapewleni zdrajcy! Jee, proszę bardzo. To ty do nich strzelałeś? Czy ty masz łuk już? Ten smok łatwo się nie poddaje. Bo jest, kurna, smokiem. Dobra, ciebie w sumie nic nie wezmę, chociaż to będzie można potem sprzedać. To wszystko będzie można potem sprzedać, także okej. Och. Miałeś strzałę jedną. To pewnie ta, którą w ciebie wystrzelili. To nie jest aż takie cieszące. Wiesz co chcesz i chodźmy dalej. Dobra, 190 na 300. Mam całkiem spory udźwig jak na razie, więc nie muszę się nim przejmować. Mniejsza magia. To są jakieś randomowe beczki, które w sumie i tak nie działają. Królik. Królik jest pewnie jakiś do jedzenia. Wino. Jak wyjdziemy, to zrobimy libację świętującą. Dobra, chłopie, ty masz łuk, ja też chcę. Już? Chodźmy dalej. Jucha trola. Mam to sala tortur. Słyszysz? To dalej. Po prostu gin. Dobra, dałeś radę, co fajnie. Zabieramy wszystko. Zabieramy wszystko. Nie widziałam go od czasu pojawienia się smoka.
A tu jest tarcza. Lepiej ruszajmy. Chodź! Chyba mimo wszystko jednak wezmę jedną tarczę. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tu. Dobra. Zamknięte. Zobacz, czy wytrychy nie załatwią sprawy. To... Chyba będziemy teraz otwierać. Okej, ja już to wszystko wiem. Spokojnie, gro. Teraz tak, trzeba dobrze trafić. Jakbyście oglądali... Jeżeli oglądacie Dying Light, to tam jest bardzo, bardzo podobny system otwierania zamka. Może się przydać, gdy już stąd wyjdziemy. Łap wszystko, co może się przydać i ruszaj. Mag Capture. Magia 30% złota, mikstura pomniejszej magii. To jest drogie i lekkie, więc to po prostu zabiorę. Iskry, bardzo dobrze. To znaczy, że będę miał pioruny. To jest jeden z moich ulubionych czarów, dlatego że nawiązuje troszeczkę do postaci Imperatora. Do w ogóle całej ciemnej strony mocy z Gwiezdnych Wojen. Magia właśnie to księgi czarów Iskry. Dobra, teraz tak, ja się trochę pobijam. Muszę sobie to dodać. Nie ma w ogóle opcji, żebym sobie tego nie dodał do ulubionych. Wiadro, żelazny topór, gromowładny żołnierz. Dobra, od ciebie już nic nie chcę, a potem będę to wszystko sprzedawał, co zebrałem, co teraz jest potrzebne. Księga smoczego niecięcia, przeszukaj plecak, wytrych, uzdrowienie, kek. Dobra. Idziemy teraz tutaj. Dobra. Dobra, okej, czyli ty po prostu idziesz za mną, nie ja za tobą. Gdzie ty w ogóle mnie prowadzisz? Co? Dobra. Okej, to też wiem, to można się domyślić po prostu po tym, jak graliśmy całego Elder Scrollsa. Jest tak, czy ty jesteś cesarska, czy ty jesteś gromowładna? Ty jesteś gromowładna, to ty nic mi nie zrobisz. Teraz idziemy tutaj. Wydaje mi się, że niezależnie od wyboru strony, każda prowadzi nas jakby tą samą drogą, tylko wcześniej trzeba... Mamy rozkaz czekać na przybycie generała Tulliusa. Nie mam zamiaru czekać, aż Smok mnie zabije. Musimy się wycofać. Daj generałowi trochę czasu. Cesarskie psy! Teraz zobaczycie, dlaczego tak bardzo lubię. O Jezu, mam bardzo mało many. Ale dobra, zabiłem go z... Dałem radę jeszcze go zabić z magii. Właśnie teraz nie musi... Nie bawmy się już tym. Tylko, że właśnie. Broń, muszę sobie dać miecz. Dopóki mam... Boże, mam 4 miecze aż. O Jezu, jak ci się głowa wygięła, chłopie! Okej, bo mi zaraz ciągnie. Teraz mi się zmniejszy udźwig i to nie będzie fajne. Dobra, i jeszcze broń. Bo to też sobie dodam do ulubionych. Dobra. Okej. Tu jest jeszcze jeden cesarski. W tobie też się wygięła ta szyja, to się mocno. Czy ty masz dwie bronie? Ty masz strzałę wokół. Czy droga jest wolna? Dźwigienką, kurczę, nie. Hop, chyc. Gdzie będzie niedźwiedź? Trzeba będzie ominąć niedźwiedzia. Dobra, ja muszę zobaczyć jedną rzecz. Mianowicie... Obrażenia są 9. Jeżeli teraz wezmę to jako drugą broń też, to mam zwiększone obrażenia. Tak po prostu. Czyli to się po prostu bardziej znacznie bardziej opłaca niż broń ała jednoręczna. Tego chyba troszeczkę lepiej mimo wszystko jest wybrać. Au, coś mnie zraniło. Coś mnie zraniło, nie wiem dlaczego.
Nie wiem, ciekawe czy w ogóle można w jakikolwiek zmienić głos postaci, bo teraz tego nie znalazłem. Okej, dobra, tu są pająki. Weźmy sobie iskry moje ukochane, ulubione. I strzelajmy w coś, co da się zabić. Może ja mam piąchę jedną. Jezu, mam trochę mało życia. Śnieżny ja. Dobra, to się przyda. Trucizny się przydadzą. Nie można raz sprzedać, dwa zrobić jakieś trucizny, które będzie można dodać do broni. Tego wszystko działa tak jak w poprzednich Elder Scrollsach. Właśnie, ile ja mam man? No, tego nie zobaczę tutaj raczej. No tak, mam tylko złoto, mam tylko życie. Przedmioty, nie, magia. Bardzo mało mamy jak na razie, ale wystarczy, żebym się podleczył. Dobra, kulturka. Ulubione. I jeszcze jedna rzecz z magii. Już jak robię po swojemu, to robię po swojemu. Leczenie do ulubionych. I będziemy śmigać dalej. Dobra, musimy tam wyjść, ale raczej nie tędy. Dobra, schowam te bronie, bo one nie są potrzebne. Dobra, okej, weźmy tu. Dobra, tędy nie przejdziemy. Tędy też nie przejdziemy, chociaż musimy tam wyjść. Poszukaj kłokon. Pajęcze jajo, nie chcę tego zbierać. Dobra, gdzie jesteśmy i gdzie musimy wejść? Aha, dobra, czy musimy się wrócić? Nie ma w ogóle po co przyjąć tych pająków. No tylko mnie trzeba iść, zaraz zobaczymy. Tak, można iść za powietrzem, to jest dobra, dobra droga. Broń na razie schowam. Będziemy iść tutaj, nie tutaj, nie tędy droga. Czyli co, wracamy się aż tam i idziemy tamtędy? To są... nie, to są rośliny jakieś. Aha, dobra, tam na pewno tam było jakieś przejście w tamtej komorze z pająkami. Okej, nie zauważyłem. Hop, hyc. Mogę iść... tam nie ma przejścia, więc muszę iść tylko tędy. Hop, hyc. Hop, hyc. I hop, hyc. Komora z pająkami i przejście jest jakieś po jego lewej stronie. Tędy. Dobra. Okej, nie zauważyłem tego. Pośpieszmy się. A ty tutaj byłeś i czekałeś na mnie zapewne. Dobra, tu jest misiek. Tam... tam gdzie, widzi, tam gdzie jest to futro, tam jest misiek. Stać! Przed nami jest niedźwiedź. Widzisz? Wolałbym uniknąć bliższego kontaktu. Spróbujmy się przekraść. Powoli i ostrożnie. Uważając na każdy krok. A jeśli myślisz, że masz szczęście, możesz wziąć ten łuk. Może go zaskoczysz. Będę tuż za tobą, pilnując tył. Tam jest misiek, ale nie będę go strzelał. Jak się pędzi, to nas daleko. Jak się zbudzi, to nas nie. Nie budźmy niedźwiedzia, stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. Dobra, to będzie można tutaj wrzucić, naprawdę. To będzie można wrzucić do... w tym momencie do cika. Wiedziałem, że nam się uda! Super! Cieszę się, że myślałeś pozytywnie. Bardzo ci się to chwali. Dobra, jesteśmy w Skyrim.
Dojdźmy jeszcze gdziekolwiek on chce nas zaprowadzić. Na pewno nie zaprowadzi nas do Rzecznej Puszczy, gdyż stamtąd pochodzi. Tak czy inaczej trafilibyśmy do Rzecznej Puszczy. Czekaj! No, poleciał. Poleciał i zniknął. Tam jest ten czarny kamień, czy coś tam. Tym razem chyba odszedł na dobre. Nie wiadomo, czy ktoś inny uszedł z życiem. Wkrótce będzie tu pełno cesarskich. Lepiej się stąd wynieśmy. Zerwan. Gerdur prowadzi tartak w Rzecznej Puszczy. Na pewno ci pomoże. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Powodzenia. Nie udałoby mi się dzisiaj bez ciebie. Mi też nie, także. No, dobra. Może pojedź ze mną do Wichrowego Tronu i przyłącz się do walki o wolność Skyrim. Dziś udało ci się zobaczyć prawdziwe oblicze cesarstwa. Zobaczymy, tylko może. Ulfric może wiedzieć, co oznacza pojawienie się smoka. Dołącz do buntu głomowładnych. Zobaczymy. Rzeczna Puszcza, Falkret Helgen. Dojdźmy do tego miasteczka. Widzisz te ruiny? To czarny głaz. Nigdy nie rozumiałem, jak moja siostra może mieszkać w cieniu tego miejsca. Chyba można do tego przywyknąć. Boże, wyglądam strasznie. Stworzyłem najbrzydszego mieszkańca Skyrim. No, tu są te kamienie. To są kamienie, to jest tak naprawdę coś w rodzaju kamieni zodiaków, tylko nie są nadawane one tak na stałe, tylko można przeskakiwać pomiędzy. Tu jest na przykład kamień maga, tu jest kamień złodzieja, a tu jest kamień wojownika. My weźmiemy kamień wojownika. Umiejętności bojowe 20% szybciej. W każdym momencie można tutaj wrócić i zmienić znak. Ale na razie... Te gwiazdy poprowadzą cię ku honorowi. No teraz on się... Tak naprawdę to wygląda jak pocisk trochę. One właśnie tak teraz będą. Wybraliśmy, więc one świecą dla nas. Przedstawiają nasz gwiazdozbiór. Na znak zodiaku. Bo jest jakaś kopalnia. My nie zwrócimy na to uwagi, że to jest jakakolwiek kopalnia. Ciekawe, gdzie ona jest. Wyprzedzę cię trochę, jeżeli pozwolisz. I zobaczę, gdzie jest kopalnia, bo tutaj jest kopalnia. A ona jest pewnie tam, dobra. To pobiegnij sobie chwilę sam, ja cię zaraz dogonię. Pamiętaj, że to nie jest teren gromowy. Dobra, kopalnia już. Rzeżący okruch. Jeśli wpadniemy na cesarski, pozwól mi z nimi pogadać. Dobrze? Dobra. Rybory skaczą. Jeszcze tak, jeszcze może o samej jakby rozgrywce. Z Skyrimem będę chciał zrobić jak najwięcej. Może nie mówmy tutaj od razu o zrobieniu 100%, 100 iluś procent, miliona procent i tak dalej. Boże, sam je zabiłeś, nic mi nie dałeś. Zrobię tak naprawdę tyle, ile będę miał ochotę. Jeżeli będą jakieś questy takie tak naprawdę bardzo poukrywane, żeby je w ogóle znaleźć i zrobić, będę musiał szukać w solucjach, to raczej będę dobrze, takie questy pomijał, bo w sumie... Rzeczna Puszcza jest niedaleko. Bo i takich w sumie nie znajdę, czekaj. Trochę głupio zrobiłem zostawiając te wilki, bo z wilków jest skóra, a ze skórów robi się... materiały, proszę bardzo. Wilcza skóra, bo zaraz będę miał przeciążenie. 299 na 300. Bo on jest, on jest tam trochę z przodu, z tyłu. Hyc. Fajny jest motyw walki na dwie bronie, natomiast nie wiem, czy on będzie jakiś taki bardzo skuteczny. Wytyfy. Slain Jedi. Wytyfy! Co to jest? Serio? Da fuk! Ja walę!
Ja wiem, że ja ściągnąłem modyfikacje na bronie, na miecze świetne, ale że on tutaj będzie leżał jako przeciwnik, jako NPC zabity. Proszę was! Smok! Widziałam smoka! Co? Czego chcesz, matko? Był wielki jak góra i czarny jak noc. Kupiec zeszedł w puszczy. Ja tutaj jestem u ciebie. Tu przy okazji wezmę zadanie związane z... Cóż, ktoś musi coś zrobić. To jest głos weźmy z Wiedźmina. Co ci mówili. Tak, chodzi o pewną wykonaną z czy... Możesz? Oczywiście, za ostatnią dostawę dostanę trochę złota, więc jeśli zdołasz odzyskać szpon, pieniądze będą twoje. Kek, to jest dobry im interes. Szybciej znajdzie... Dla niektórych to nic, dla mnie jednak... Dobra, ja chcę sprzedać, mam dużo rzeczy, które chcę sprzedać. Sprzedaj. Strój. Sprzedaj wszystkie trzy. Sprzedaj dwie. Sprzedaj wszystkie trzy. Sprzedaj... Ile masz jeszcze złota? Dobra. Wszystkie pięć. Kopię nowicjusza. To też ci sprzedam. Ej, to też ci sprzedam. Oh yeah, dobra. Mam złoto i jestem lekki. Jeśli szukasz tych złodziei, sugeruję udać się do Czarnych Głazów na północny wschód od miasta. Tak! Dobra, weźmy, wróćmy do tego Jedi. Boże, ale to jest idiotyczne. Ja myślałem, że to będzie jakoś trudniej zdobyć te miecze świetne, to proszę już. Wychodzę, slain Jedi, koniec, wytyfy. Oszukałem się bardzo. Aczkolwiek nie mówię, że będę się obrażał na tego Jedi. Naprawdę wezmę od niego to, co mnie będzie najbardziej interesować. Jeżeli znajdą jego jednoręczny miecz świetlny, to go wezmę. Jeżeli będą tylko dwuręczne... To jest na przykład różowy dwuręczny miecz świetlny. Nie chcę dwuręcznej broni. Jeżeli oni będą jakieś strasznie w ogóle overpower... 11 obrażeń nie są overpower. Dlatego wezmę go. Dobra. To wezmę. To mi się przyda bardzo. To nie jest lekkie, ale to mi się przyda. Szata przemiany ucznia. Boże, jest tak cholernie droga i jest tak cholernie lekka. Także to wezmę. Kaptura wezmę. Klejnoty duszy. Może od razu mam tyle rzeczy. Drewno opałowe. Paski skóry. Rubiny. Nie chcę broni dwuręcznej. Nienawidzę broni dwuręcznej. To też wezmę. Te dwie sztabki. Nie wiem co tam wziąłem. Zaraz to wyrzucę. Przedmioty. Teraz będzie w różnych wytrychy, klucze, składniki, miód, mikstury, strój, buty. Dobra. I teraz jeszcze broń. O tak. Może jednak weźmiemy ten miecz dwuręczny. Może jednak. O Boże, ja już jestem w siódmym niebie. Po prostu miecze świetlne for the win! Zabiorę ci jednak mimo wszystko, że nie lubię broni dwuręcznych, to zrobię wyjątek dla miecza świetlnego. Jeb! Tak! Tylko jego prędkość ataku jest tak biedna. Nie. Fajna rzecz, ale zostawię miecz świetny u ciebie, akurat ten dwuręczny. Nie chcę go, naprawdę. Nie chcę go, nie lubię broni dwuręcznych. Wezmę sobie... No!
Zajebiste! Kurwa, to jest po prostu niesamowicie zajebiste. Nie co dzień mamy gości w Rzecznej. Właściwie tak. Może wykujesz mi żelazny sztylet. Dobra. To wszystkie potrzebne materiały. Okej. Ja się z wami żegnam. Na razie dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba. No i tak naprawdę ode mnie tyle. Jeszcze mogę ewentualnie zrobić ten, ten sztylet. Żelazna buława. Boże, mam strasznie dużo materiałów. W ogóle żelazna zbroja. Nie jestem zadowolony na razie z tego, co mam, a on potrzebuje bodajże żelazny sztylet. Tak chcę stworzyć ten przedmiot. Ewentualnie będę mógł zrobić, bo mam dużo materiałów potrzebnych. Przypominają mi się czasy, gdy stawiałem pierwsze kroki. Czegokolwiek Niezły, ale trochę tępy. Może naostrzysz. Będzie ci potrzebny kawałek metalu i tamten kamień szlifierski. Taki fajna opcja samouczka. Dobra, naostrzmy sobie te dwa. Chociaż ja i tak z tego nie będę korzystał. Naostrz. Tak. Obacz, naostrzyłem. Szukasz nowego ostrza? Do następnego razu. Okej, dobra. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Tak, w następnym odcinku będziemy robić zadanie z czarnym głazem. To fantazyjne elfie byle co. Zostaw elfo. Mówisz o moim mieczu świetnym? Sorry, chłopie, ale nie ma w ogóle takiej opcji. Nie ma w ogóle takiej opcji. Chcę zobaczyć, czy mogę w jakikolwiek sposób zmieniać te moje rzeczy. Tu mogę ulepszać. Dobra, w sumie mogę sobie ulepszyć cały ten set, co mam na sobie. Okej, dobra. W ogóle oni mają ten, oni mają znaczek Skyrim, nie zauważyłem tego. Tu sobie zrobię paski skóry, bo mogę. Bo mogę! Stwórz. No i przeróbmy to na paski skóry, bo jest lżejsze. Dobra. Okej, mam już to, co jest mi potrzebne. Także okej, cóż. Tam jest ta gerdur coś tam. Mogę wykuć ci młot bojowy, który rozłupie głowę giganta niczym orzech. Dobra, weźmy jeszcze pauzę, zróbmy zadanka. No, ostrze sztylet jeszcze raz. Tak. Chcę ulepszyć tym przedmiot. Aha, dobra. Czyli po prostu tutaj nie mogę zrobić tego zadania, bo nie załatwi mnie. Cześć, lubisz się skradać? Mam. Wygląda nieźle. Jeśli włożysz dużo pracy w wykucie ost... Chcesz mi dalej pomagać? Może... Chcesz wyrządzić komuś krzywdę? Czy lepiej... Dobra. W porządku. Dobra, zróbmy już ten cały samouczek kowalski. Wygląda mi dwie skóry. Potrzebujesz żelazo. O, dobrze. Wiele broni pan. Zobaczmy, czy zdołasz zrobić rzemieniowy hełm. Okej. Oto reszta potrzebnych materiałów. Skórzany. Rzemieniowy. Rzemieniowy hełm robimy. Stwórz. Tak, stwórzmy przedmiot. Zróbmy ten cały samoczek kowalski, to będzie koniec odcinka na dzisiaj. Ha, jak tak dalej pójdzie, dopasujmy wykończenie. Weź tę skórę na tamten warsztat. No tutaj, tak. Ja ulepszę ten rzemieniowy hełm. Świeto. Okej, tak, dobra. Stwórz. Ja to wszystko chcę ulepszyć sobie. Kowalstwo 15 na 16. I... rzemieniowy hełm. Masz talent. Szlif. Może zatrzymasz ten sztylet i hełm.
Kiedyś może przypomną ci o mnie, gdy będziesz kuć stal w niebiańskiej kuźni, co? Okej, dobra. Także w tym momencie możemy skończyć. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Troszeczkę przedłużyłem odcinek, ale zrobiłem to, co było tak naprawdę konieczne. W następnym odcinku wyruszamy do Czarnego Kamienia, zrobić porządek z rabusiami i zebrać ten szpon. No, także tyle ode mnie. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się, na razie, pa pa, cześć.